I chyba niczego więcej nie ma. Kartony z papierem. Myślę, że wiem, do czego jest to jest potrzebne. Stary fortepian salonowy. Jak to do cholery oni wnoszą go po schodach? Kto to wie? Jednak jestem pewny, że dla wehikułu czasu TARDIS byłaby to bułka z masłem. Wątpię, nie przeniósłbyś go nawet przez drzwi. To prawda. Podsumujmy więc. Wnoszenie fortepianów jest cholernie upierdliwym zajęciem. Prawdopodobnie zajęłoby to mnóstwo czasu. Nie miałabym nic przeciwko, żeby zobaczyć to na własne oczy. Ja też. Mogłoby to wyglądać naprawdę epicko. Oki. Nic więcej nie ma? Tutaj strzałkę widzę. Dobra, idziemy. Zlewa się trochę z... Byłaś u fryzjera tak wcześnie rano? Co ty tam robisz? Dobre pytanie. Króliki. Widziałaś królika, którego zostawiłam dla ciebie? Tak. Powiedz mi coś o tym króliku. E? Opisz mi go. Jest biały. Ma uszy. A nie, żółty? A, tamten. Co jeszcze? Jest trochę duży. I? Ma uszy! Jest to papierowy królik. Nie wiem, jak jeszcze mogę go opisać. River, dziwnie się zachowujesz. Coś się dzieje? River? Nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że już to widziałem. Rozumiem, w jakim jest teraz stanie, ale to jest dziwne nawet w takiej sytuacji. Myślisz, że ona jest... A ty? Że jest co? Może kto wie. Ale jak już mówiłaś, nie jest naszą klientką. Zajmijmy się tym, za co nam płacą. Długie kosmyki rudych włosów. W wiadrze? Pewnie dziobak. Okej. Czyli to jest dzień, w którym ona to wszystko zaczęła. Tak przy okazji, sorry, jak będę ciągał nosem, ale chyba coś mnie bierze. No bierz. Dobra. Przygotuj. W sumie, czy powinienem jeszcze bardziej się rozglądać, jak dostaję ten... Moment. Jak to mogę załatwić? Wiem! Jest! Pepe, pan dziobak. Mam wrażenie, jakbym pomijał coś, skupiając się tylko i wyłącznie na tym, na tych, jakby to powiedzieć, normalnych rzeczach, na tym zbieraniu tylko i wyłącznie, ale nic innego chyba tutaj nie ma. Pepe, pan dziobak prowadzi auto. Dobra. Zobaczę jeszcze, czy tam... A, dobra, tam nie ma strzałki. Wkurza mnie trochę to, że oni tak losowo raz ruszają się powoli, raz nie. Szkoda, że szybciej nie można się w tej grze poruszać. Ale to tam mały szczegół. Za co? Czasami nie rozumiem, za co ja dostaję te bąble.
pójdę sobie tędy. Tu nie ma nic. Wracamy. Właśnie dlatego przydałoby się szybsze chodzenie. Chyba, że mogę w jakiś sposób, ale nie wiem. Chwila, co tam? Nie. To miejsce, w którym stał dom, prawda? Dom, który nigdy nie powinien istnieć. Zastanawiam się, co jest tak wyjątkowego w tak niebezpiecznych miejscach, co przyciąga ludzi. No, ten lęk wysokości. Chwila, lęk wysokości jest. Coś, czego najwyraźniej Johnny i River nie mieli. A co w ogóle ten cały elektrokardiogram nam daje cały? Czy w którymś momencie on będzie padał i będziemy musieli go przy życiu podtrzymywać? Żebyśmy mogli odkryć całą prawdę i tam wysłać go na ten księżyc? Oki. Tutaj latarnia działa. Czy to dlatego podszedłeś do mnie wtedy w szkole? Tak. A jak jest teraz? Wydaje mi się, że po części też tak jest. Słuchaj, to było dawno temu. To teraz mało istotne. Izzy powiedziała, że powinienem wyznać ci prawdę. Nie chciałem czymś takim psuć naszego pierwszego spotkania. Jaką prawdę? Co to jest, Zośka? Tu rzucisz ją tak daleko, gdzie stoi Ania? Nie mam pojęcia, chcesz, żebym spróbował? A mógłbyś? River, zwariowałaś? Odejdź stamtąd. Ona naprawdę jakaś powalona jest. Myślę, że to wspomnienie jest bardzo blisko tego ostatniego. Uważasz, że są ze sobą połączone? Prawdopodobnie. Dlaczego skróciła włosy? Podobały mi się takie długie. O. Coś jeszcze jest do zobaczenia? Nie. Dobra. Zróbmy to. To jest proste. Zjebałem. To jest proste, nie? Ja pierniczę. Ja i moja niewyparzona gęba czasami. No. Tak, aktywuję. To jakieś szkolne będzie, czy coś? John, każdy, kto na to choruje, jest inny. Ale co, zaraz, jak ta choroba się nazywała? Ta, która powoduje, że ludzie są zamknięci w sobie, ale są bardzo inteligentni. Nie Alzheimer, nie ten, kurde. Taki film o tym był, widziałem. Ben X. Jaka to była choroba? Chyba wiecie, o co chodzi. To, że oboje mamy ten sam syndrom, nie oznacza, że jesteśmy tymi samymi osobami. Musisz mieć jakoś pomóc.
Na początku wszystko było w porządku, ale teraz jest bardziej niedostępna niż wcześniej. O to właśnie chodzi. Jak ta choroba się nazywała? Nawet kiedy przebywamy w tym samym pokoju, jest nieobecna. To wszystko zaczyna mnie przytłaczać. Ja po prostu nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Cóż, nie mogę za nią mówić, ale wiele z nas marzy o tym, żeby mieć normalne relacje z ludźmi. Jednak realizacja marzeń to zupełnie inna historia. Faktem jest, że ma kłopoty w wyrażaniu własnych uczuć, ale to nie znaczy, że niczego nie czuje. Też na tym ta choroba polega. Ona wciąż tam jest, prawda? Czasami musisz wierzyć, że jej zależy. To jest właśnie najtrudniejsza rzecz. Wiem. Ale zaraz, dlaczego ty jesteś taka normalna, Izzy? To znaczy, dlaczego nie masz tych samych objawów? Po pierwsze, zostałam zdiagnozowana, kiedy byłam jeszcze mała. Bez wysiłku i specjalnych ćwiczeń nie jest możliwe uzyskanie choćby pozorów norm społecznych. To ty też to masz. Ale wiesz co? Ja tak samo zazdroszczę, jak i współczuję River. Ja jestem aktorką, muszę grać przez całe życie. Nie tylko na scenie, ale też poza nią, praktycznie przez cały czas. Stałam się dobra w tej roli, bo po prostu nie mam wyboru. To jedyna droga do normalności. Ale River nigdy tego nie robiła. Pozostała na uboczu i nie chciała się zmieniać. Nie wiem, czy zabrakło jej silnej woli, czy to odwaga, czy raczej tchórzostwo. Są dni, kiedy nie mam siły już dłużej udawać. Ale zaraz zdaję sobie sprawę, że już jest za późno. Izabel, którą znają ludzie, jest tylko aktorką. Prawdziwej mnie nie zna nikt. I tego właśnie zazdroszczę, River. Nigdy wcześniej nie spotkałem kobiety z takim problemem. Technicznie rzecz biorąc, to nadal jej nie spotkałeś. To nie nasza sprawa, ruszajmy. Cholera, jak ta choroba się nazywa? Będzie mnie to męczyć teraz cały dzień. Nie Alzheimer, nie Asperger. Czy jak to tam się zwało? Nie Down. Ach, nieważne. Jeśli tylko ludzie mieliby lepszą pamięć do twarzy, świat byłby piękniejszy. Czytasz dzisiaj coś nowego? Nie. Więc co? Nowe szaty cesarza. Uwielbiam to, kiedy byłam mała. Uwielbiałam raczej. Wciąż uwielbiasz, prawda? Oczywiście. Z różnych powodów. Ja kiedy byłem dzieckiem, kochałem serię Animorphs. Wiem, twoja mama dała ci ją na prezent ślubny. Animorphs? Heta, to był jeden z dziwniejszych prezentów. Co to Animorphsy są? Nie jestem pewien. Bionicle czy coś? W sumie nie znam tego. Kiedy byłem mały, to naprawdę musiałem być wielkim fanem tych książek. A, książki. Dlaczego od tamtej pory ich nie czytałeś? Hm? Widziałam je. Zbierają kurz w garażu. Cóż, myślę, że z nich wyrosłem. To są książki dla dzieci, ale... Co z tego? Jezu Chryste, ludzie w dzisiejszych czasach, nawet dorośli, kurde... nie wiem, oglądają na przykład filmy Disneya, grają też w gry dla dzieci, słuchają, no może nie piosenek dla dzieci typu Dora the Explorer czy coś w tym stylu, ale hej, jeżeli coś jest dla dzieci, nie oznacza, że też może być i dla innych, szczerze mówiąc. Poza takimi rzeczami jak Dora the Explorer. A co złego jest w czytaniu książek dla dzieci? Dokładnie, jeżeli robisz to w zaciszu swojego własnego domu. Nikt ci nie widzi. Są pocieszne. Coś w tym jest. Możliwe. Myślę, że wezmę tą.
Kurde, muszę zobaczyć, jak ta choroba się nazywa. Chwila, moment. W Google'ach wygoogluję. Bo mam dość. Ten film wygoogluję najlepiej. Autyzm! O, proszę bardzo. Tak to się nazywało. Widziałem, że coś na A. To wszystko? Okej, jeszcze mam dwie kulki do znalezienia. Wejdźmy tutaj. Nie, nie mogę, mimo tego, że drzwi są otwarte. O! Nie jesteś mym chłopcem, a ja twą dziewczynką, więc zostań proszę mą antywalentynką. Hej, River, to nie wygląda na banalną. River? Ale co z Davidem? To moja ulubiona postać. Nie wiem. O czym rozmawiacie? O książkach Animorphs. Czytaliście je? Nie. Tak. Naprawdę? Trochę. Och, och, wiesz, w jakie zwierzę zmienia się David na okładce? Nie. Mam to po angielsku napisać, czy coś? Chwila, wygoogluję. Zaraz. Animorphs David. Animal, zobaczmy. Sfinks? Co to jest? Małpa? Wąż! Tak? Chyba. Nie jestem pewien, kurde. Napiszę... Snake! To raczej nie to. Nie martw się, dowiem się. O! Dobra, jest. Tobias, Jastrząb, Rachel, Niedźwiedź, Jake, Tygrys, Marco, Goryl, David, Kobra, Jesse, Wilka, czemu pytasz? Tak po prostu, mogłeś skorzystać z... Właśnie to zrobiłem! Kobra. Dobra. Ale kurde, wąż to i kobra to to samo! Siema, Pało. Zmienia się w Arboka. Czytajcie kobrę od tyłu i się dowiecie. Jak to nie brzmi dobrze? Przez C mam napisać? Cobra! Cholera jasna, to nie brzmi dobrze! Pomyliłaś jedną literkę, która brzmi tak samo po angielsku. A napiszę z małej dla jaj. Jest! Tak, to cobra! Chciałbym, żeby zostali przy starych okładkach, bo były bardzo szczegółowe. Robiły wrażenie. Okej, gdzie jest nasz portal wyjściowy? Tutaj. Pewnie wąż będzie. Albo nie. Przecież to książka. Dobra, teraz nie będę na szybko tego robił. Myślałem, że wtedy dam radę, ale nie dałem rady. Bo jestem fe. Jej, udało się. Nie idealnie, ale... Jestem ciekaw, czy to wpłynie na moje zakończenie, czy coś, że ja to za dużo robię i nagle dostanę najgorsze zakończenie w całej grze. W ogóle, jeżeli są zakończenia inne. Okej.
Wszyscy już idą, ale ja dopiero przyszedłem. Robię to... Tobie to się zdarza na większości przyjęć. Och, zachowaj swoje żarty na przyjęcia dla dzieci. Tam animorfsy, pokemony to było to. W sumie nawet nie wiem, co to są te animorfsy. Jak już powiedziałem, nigdy nie czytałem. Znaczy, nigdy nie powiedziałem, że nie czytałem, ale teraz powiem. I to wszystko. Teraz za nic kulek nie dostaję. Sejwne dla jaj. Nasz pacjent czuje się dobrze, doktorze. Więc możemy dalej zwiedzać jego myśli. Oliwki! Ser, widzę, że... Ale gdzie jest mysz? To twój największy suchar tego wieczoru. Masz chyba na myśli Iser? Dobrze, że nie... ten... Idioda! A idioda raczej. W sumie nie zbadałem tej książki chyba też. Nic nie dostałem? Dobra. Dobrze wiedzieć. Na tej tacy nic nie ma? Kurde, to miejsce będzie ciężkie do ogarnięcia. Praktycznie wszystko widziałem, ale tylko jedną kulkę dostałem. Chyba, że mogę jeszcze gdzieś przejść. Holender. Tak więc no też sorry, że nie gadam zbytnio, ale łykam atmosferę tutaj. O! Dobra jest, dobra nasza. Myślałem, że tylko tam mogę być. O! Super! Czujesz, że coś się zmieniło? Wiesz, teraz mamy na palcach obrączki. Nie. Dlaczego, a ty? Aktualnie tak, tak mi się wydaje. Niby w jaki sposób? Po prostu jest inaczej. Bardziej odpowiedzialnie, tak przypuszczam. Odpowiedzialnie. Podoba ci się imię Ania? Czy chcesz? Chcesz nazwać ją Ania? A może ona nazywa się Bartek? I ranicie jej uczucia. Tak, Ania to dla niej dobre imię. Hej, chodź ze mną. Jasnej cholery, ta muzyka jest zajebista! To nie jest dobry pomysł, pewnie się potknę i upadnę. Nie martw się, tylko podążaj za mną. Tancują. Au, mój tyłek. Chyba stanęłaś mi na chciałem powiedzieć na plecach, a to na palcach. Przepraszam. No dalej, spróbujmy jeszcze raz.
To było wcześniej wesele czy impreza dla dzieci? A, teraz jest wesele chyba. I ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuścisz jej aż do śmierci? Tak. A ty, czy bierzesz sobie tego mężczyznę za męża? I ślubujesz mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuścisz go aż do śmierci? Tak. Dzięki nadanej mi mocy ogłaszam was mężem i żoną. Panie i panowie, przedstawiam wam pana i panią Wiles. Och, to ślub. A ty myślałeś, że co? Pogrzeb? Nie znam się na tym i tyle. Chyba jakieś płyny zbierają mi się w moich oczach. Nie wiedziałam, że jesteś taki wrażliwy. Och, powiedziałem w moich oczach, miałem na myśli w moich ustach. Nie tylko płyny, ale też coś bardziej gęstego. Neil, pięknie to opisałeś, ale już mi wystarczy. Chodź, wynosimy się stąd. Widzę, że całe to szczęście nawet ciebie nie smaczyło, prawda? Nie, ja po prostu nie lubię, jak ludzie popełniają błędy. Cholera, czy to nie ty mi mówiłaś, żeby brać rzeczy takimi, jakimi są? Dokładnie. Zmieniasz zdanie co 5 minut. Okej. A trawę dalej tam koszą. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać mocno. Ponieważ no... mimo tego, że mam nowy mikrofon i nie jest wcale aż taki... nie łapię wszystkiego, co się dzieje wokoło mnie, to jednak mam trochę nadzieję, że nie złapię i tego. Tort! Daj mi go. Och, lepiej zobaczę, co robi twoja ciocia. Dobrze, mamo, podziękuj jej za przybycie. Zrobię to. Jestem z ciebie dumna, Joey. Joey? Och, to imię mojego dziadka. Umarł przed moimi narodzinami, ale mama tak do mnie czasami mówi. Czemu nigdy o nim nie wspominałeś? Wolę, jak zwracasz się do mnie, John. Fuj, tylko nie kolejne sentymentalne wspomnienia z dzieciństwa związane z dziadkami. Masz coś przeciwko? Nawet ty o swoich dużo mówisz. Co? Wcale nie. Jak sobie chcesz. Not Joey. Jestem dumna z Joey'a. Z Joey'ego. Chyba. Jak nie z nimi, to z tamtym dziadkiem pogadamy. Nie. No to jestem w kropce. Nad i. Może z tobą? Nie. To na dół idziemy. Nie, nie możemy. Holender, w takim razie co? Z kamieniem? Z tortem? Tort za daleko jest. A, okej, dobra. Już wszystko... mi świta. Możemy tędy iść przecież. O! River, nie możemy już nic zrobić. Jestem pewny, że nikt nie zrobił tego specjalnie. Ktoś królika przejechał pewnie. No dalej, spóźnimy się. Czekaj, czy to jest królik? Wiedziałem. Mimo tego, że nie widzę dokładnie. Myślisz, że to jest powód, dla którego ona robi te wszystkie papierowe króliki? Ja widziałem w swoim życiu mnóstwo rozjechanych kotów i psów, ale do tej pory ja, kurde, z papieru niczego nie robię. Niby dlaczego miałoby mieć obsesję na punkcie padliny? Nie wspominając już o tym, że to było tyle lat temu.
Nie pytaj mnie o to, to ty jesteś tutaj kobietą. Udowodnisz mi, że jestem tą jedyną, jak wykonasz skok na bungee bez liny. Pewnie z królikiem muszę pogadać. No dalej, River, spóźnimy się. Zdechły królik. Nie uczy mi, że to będzie coraz bardziej krwawe. Dobra, zapisz. Rozwiążemy tą łamigłówkę i będziemy szli. Wszystko, całą resztę zobaczymy w kolejnej sesji. Tak, przygotuję. Nie mówcie mi, że kurde flaki też będą pokazane. To będzie łatwe. Patrzcie, jak spierdzielę wszystko. Dobra, nie było tak źle. Hell yeah! Dobra, w takim razie zapiszę. No i tak, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą sesję z To The Moon. No przyznam, gra jest ciekawa. Sam jestem ciekaw, co się kurde z tym wszystkim wydarzyło i co nie tylko. Wsadzimy Johna na ten, na księżyc. Już moja w tym głowa. Ponieważ no... Czemu by nie? Tak więc... No, jestem ciekaw, co zobaczymy później. Jestem bardzo ciekaw. Jeszcze zapiszę przy okazji. Po raz drugi? Bo czemu nie? No, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że tam zbytnio nie gadałem, ale jak już to wcześniej mówiłem, wchłaniałem całą atmosferę i fabułę, nie? I nie wiem, czy moje gadanie by tylko podkreślało to wszystko, ale hej, dobra. Tak więc no, o shit, moment. A zapomniałem, że kurde w tej grze kursor jest, dobra. Chciałem najechać na zatrzymaj nagrywanie, ale hej. Dobra, więc tak. To by było na tyle z tej strony PG. Widzimy się później. Na razie wszystkim. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w odcinku numer 5, bo już 2 godziny nagrywam. Tak, na razie wszystkim.